z tej swojej publicystyki z tego czasu mapy Pana Boga Słowa i mapy Pana Boga Obrazy. I to był już rzut oka na fantastykę z lat, przez dwie dekady, dwie i pół. I to był rzut oka, że dalej te teksty powstawały na bieżąco, że jakby towarzyszyły pewnym zjawiskom, towarzyszyły pewnym książkom, no i pisałem eseje. Tam miałem też taką publicystykę, spierałem się z grafomanami, odkrywałem, czym jest robot w kinie, nazywałem sytuację obcego w kinie, odkrywałem ten cały swój portret rozmów z malarzami fantastycznymi, gdzie był Beksiński, i Skarżyński, i Starowiejski, i ten Siódmek oczywiście. I to był taki zbiór publicystyki, chociaż to wszystko było dokumentem czegoś. To był dokument wielkiej przemiany fantastyki. To ja wkraczałem jako czytelnik Lema i Paweł, że to odwalenie wiele. To był zbiór, który odsłaniał, jak bardzo fantastyka stawała się w Polsce rzeczą istotną, jak zawładnęła w świecie i w Polsce mediami wizualnymi, jak wciąż nowe generacje osób wchodzących na rynek odkrywały język fantastyki jako właściwie jedyny język, którym w Polsce da się coś istotnego powiedzieć, jak okazywało się, że ta fantastyka może towarzyszyć rzeczywistości, że wytwarza ruch społeczny, którego my tu obecnie jesteśmy częścią, że to w skrócie, zrobiła się bardzo ważna sprawa, a to, co się działo w światowym kinie, w światowej literaturze, w estetyce, w ogóle w mediach publicznych funkcjonujących w życiu, kiedy rzeczywistość społeczną, to ekonomiczna nazywa się Matrixem na przykład, kiedy się przemierza do świata te funkcje orwellowskie, huxleyowskie, kiedy cyberpunkowcy tacy jak Gibson i Nasz Dukaj, Protasiuk i Nowak próbują nazwać świat jako inny typ porządku, inny typ ontologii w ogóle świata. I okazało się, że nie wiadomo, kiedy jak opowiadania młodych chłopców piszących o drucikach i o robotach i o jakichś niepoważnych zielonych ludzikach są w samym centrum kultury. I ta książka właściwie została pisana w ciągu 4-5 lat. Są tam oczywiście stare rzeczy. Powiem jakie, ale dostałem felieton w czasie fantastyce. Duży felieton, musiałem napisać co miesiąc 10 000 znaków. I zacząłem trochę porządkować swoją wiedzę o fantastyce. Nie z punktu widzenia gościa, który recenzuje w 1997 jakąś książkę, prawda? Który w 1993 zatyka go z radości, bo się ukazał zbiorek w 1995 Marka Łajeckiego, który w 90 roku wita książkę Marka Ramusa Dzień drogi do Meorii jako zamknięcie tego nurtu, bo zaczęło coś innego, który w 90 roku pyta z kolegami Jęczmykiem, Wnukiem Lipińskim, Aramusem, nawet Holandkiem, Grotą Majnowską-Jaskim, co będziemy robić. Jest 90 rok, pół roku temu odzyskaliśmy wolność, nie ma cenzury, prawda? Orwell, te Sołżenicy w sklepach, gdzie Gombrowicz za chwilę będzie cały. Co będziemy robić? Teraz my fantaści. Co będziemy pseudonimować? Prawda? To te książki poprzednie właśnie mówię. Czas fantastyki jeszcze powstał pod cenzorem, a Mapy Pana Boga, pierwsze, drugie, znaczy Obrazy i Słowa, powstawały za wolności. Ja na bieżąco towarzysząc książką, wystawą, malarzom, filmom, zdawałem z tego relacje, zdyszałem głosem uczestnika, który, to jest wspaniała sprawa. Nie ma gorszej rzeczy, jak recenzować film po 5 latach, spróbować go wpisać jakiś porządek. Ja tak robiłem z Duchem Pancerza. Jest coś wspaniałego, jak się ogląda film dzisiaj w kinie 12 map i natychmiast się nazywa jego, że jest zrobiony tą samą kamerą co Brazil, ale pada inną sytuację, bo Brazil jest opowieścią o wiśnionej jednostce, a 12 map jest opowieścią o jednostce, która wysadzi powietrze świat i to jest zupełnie inny typ przestrogi i zupełnie tym zagrożenia. Więc to była przyjemność nazywania coś fantastycznych dwóch pierwszych małpach. W tych małpach starszy pan, emeryt, patrzy na całość z perspektywy 35-lecia. I to jest taka wiedza, że mi już nie zagląda, pisze o czasach cenzury, ale mi cenzor przez ramię nie zagląda, prawda? Pisze o rodzących się zjawiskach, ale mi się pisze o nich z pozycji gościa, który już się im przyjrzał, prawda? To trwają. Już to nie jest zdyszany reporter, tylko to jest
starszy pan w fotelu, który opisuje różne rzeczy. Ale po raz pierwszy w życiu opisałem się dokładnie, jak działa cenzura. Swoje przypadki z cenzurą. No i obserwuję jej przejawy również dzisiaj. Ja, to jest duży wariaton trzyczęściowy. Opisuję, siadam z kolegą Grzegorzem Januszem, który jest najlepszy polski scenarzystą komiksowym, bo potrzebuję od niego kilku uwag na temat Krzyśka Gawronkiewicza do jego albumu. I okazuje się, że my mamy rozmowę na 40 tysięcy znaków, bo raczej zaczynamy rozmawiać o sobie, o naszych rysownikach, o tym, czy ten komiks dla nas się stawał w ciągu 35, dla niego to będzie 20, dla niego 25, dla niego 35 lat. I stąd ta retrospekcja, że to jest spojrzenie z zewnątrz, że udało mi się znaleźć, a zgubiłem ten 10 lat, wspaniały wywiad, oczywiście, że zasługa jest tego, który był wywiadowany, z profesorem Aleksandrem Jackiewiczem, czy kino jest nauczycielem życia. Niepełny 30-latek, bo to było w roku 75, on prowadził Akademię Filmową w DKF Kwant, mówił nam o filmach i wyświetlał nam stare filmy i Hitchcocka i Chaplina i tam Wizjuszy, ten najstarszy, stare kino i nowe, i rozmawiał z nami. Zrobiłem o nim rozmowę, kino dla nas wtedy było i oknem na świat i jest nawet spojrzeniem, że tak powiem, płeć przeciwną i spojrzeniem na historię kultury i bardzo wyrafinowanym wycieczką do świata sztuki, ponieważ opowiadali to kinoartyści Antonioni, Bergman, Fellini, oraz jeszcze były inne kina. I myśmy o tym kinie dyskutowali. I on twierdzi, że inżynierowie dyskutowali o tym kinie inaczej niż studenci uniwersytetu. Podobnie my fantaści mówimy o historii inaczej niż ci z uniwersytetu. Jest dla nas jakiś rodzaj pasji, gościa, który bada, który prześwietla, rozbiera, składa. No i tego gościa, 29-latek, pyta o kino, czym ono jest, bierze na niego działa i stawia pewne zarzuty, w nadziei, że zostają odparte, a nie wyśmiane, i tak się dzieje. I to jest wywiad, który ma 42 lata, mi się udało do książki znaleźć, i on nam ciekawe rzeczy mówi. Ten profesor w ogóle nie chciał autoryzacji. Ja to napisałem, pamiętam, spisywałem staćmy tydzień, napisałem dwie noce, zaniosłem do redakcji i się bałem. I on to nie autoryzował i polecał ten wywiad innym kolegom krytykom. Ale jak do niego siadłem, no to jestem stary dziennikarz. Chyba jestem nawet starszy, czy on powie, tego wywiadu udzielał. Tak. Oczywiście, że tak. No więc podczyściłem ten wywiad. Nie wyrzuciłem ani jednej myśli, ale jak miałem taką praktykę, że zadałem tyle pytań w jednym, a on mi potem odpowiadał na tyle, to ja podzieliłem pytania i odpowiedzi. Jakieś wielosłowie, jakieś to jest. To tak, taka jest historia. Zamówili u mnie z czasu kultury tekst o teoriach spiskowych. No teorie spiskowe są specjalnością fantastyki. To powiedział Leszek, że fantastyka się żywi teoriami spiskowymi. No napisałem mi duży prowokacyjny esej. Troszkę mi tylko skrócili. Myślałem, że przywrócę to, co mi wywalili, ale w końcu dałem spokój. Napisałem, myślałem, że do rzeczy. Tekst fantastyka alternatywna i wrogowie. Nie chcieli tego tekstu. Nie wiem, czemu. Wzięła go Fronda. Też do tej książki. Ale te teksty, które przyjmowałem zamówienia, że napiszę tekst o teorii spiskowej, że napiszę tekst o fantastyce alternatywnej, przyjmowałem z myślą o strukturze książki, która już powstała. To była taka właśnie struktura spojrzenia z lotu ptaka na te wszystkie lata, w których ja tej fantastyki się uczyłem. Uczyłem innych pisać. Jednocześnie byłem gdzieś tam z boku uczony przed innymi, bo ja byłem redaktorem, ale Leszek Pięty był naszym mentorem. Było to wejście w wspaniałą przygodę, która dawała satysfakcje artystyczne, dawała satysfakcje społeczne, intelektualne. Nie była w konflikcie, ponieważ ja byłem gdzieś czytelnikiem głównego nurtu, ale już tak zaciągnąłem do Borgesa, do Kawki, do Orwella. To fantastyka mnie wobec była kontynuacją moich zainteresowań. No i tak. No i było jeszcze coś takiego, że toczyła się historia. Ja byłem jej częścią, ale byłem jej kreatorem. Wyzywają nas na Polkę, Leszka, mnie, Michała Satarowskiego. Mówcie, dekady fantastyki, ten 70, ten 80. No zaraz. Leszek ma mówić o latach, których nie ma, a de facto wszystko, co w tych latach jest, to jest jego dzieło z wcześniejszej dekady, prawda? No i napisałem taki tekst sztafety o dekadach, co się działo. Potem
Potem poszedłem na wystawę do muzeum tu Zachęty. Polska zaraz po wojnie. Z ruiny, to początki grafiki użytkowej, początki tych aparatów reklamowych. Czyli dotknął tego świata, na który patrzyli ludzie od niego 10 lat młodzi, 15, 20. Wiecie, jakie są najsłynniejsze książki polskie? Schron na placu zamkowym, a ta druga? To podróży na Wenus. Co? To podróży na Wenus. Nie. Obie się dzieją ludziom, którzy zasnęli. Ludzie eratomowi. Słuchajcie, dwie książki. Napisane zaraz po wojnie. Przez ludzi, którzy mieli chyba 20 paru lat, 30. I jedna, Schron na placu zamkowym i ludzie eratomowi zaczynają się od tego, że ktoś śpi i go budzą. Się budzi do roku 50. 55. O co chodzi? Jak się poszło na tą wystawę zaraz po wojnie, to się widzicie, jak oni mieli przed sobą świat. Były Boże ruin. Chłopcy z lasu byli wyłapywani z ulic i ten. I no niektórzy z nich rozwalani, niektórzy z nich mieli nieszczęście siedzieć w jednej celi ze sztropem jako czas. Polska była poddana stalinowskiemu walcowi. Wiadomo było, że gdzieś tam w lasach ktoś walczy, to tylko ludzie widzieli. Kielecki widzieli o Kieleckich, a w Krakowskim widzieli o Krakowskich. To się ta wiedza rozmywała. Polska była podbita, elita była wytłukiwana, uniwersytety były opuszczone. No po prostu był głęboki stalinizm, a to i nie tak, bo to kwartalnie nie było. O czym ci panowie piszą? Jeden i drugi zasypia, żeby się obudzić, kiedy być może będzie lepiej. Nie stanie stawić czoła tej rzeczywistości. Prawda? To jest ta fantastyka przez fantastyką. I początek, że trzeba zacząć od narkozy. Przespać ten czas. No i nie mógł tego Smuszkiewicz napisać na Litość Boską w Anatomii Fantazji, prawda? Leży w Zaczarowanej Grze. No nie mógł tego napisać. To jest retrospekcja, że patrzy z innego czasu, z czasu wolności. Że z innego czasu się przyglądasz eksplozji fantastyki w 81, za co ona się bierze. Drugi, powstanie wojennym i miesiąc. Z innej perspektywy, inaczej widzisz to, co się dzieje, z perspektywy roku 90. Znaczy w 90. jak patrzysz z 2013, widzisz, jak się wyroiło. Fantastyka bliskiego zasięgu, fantastyka alternatywna, fantastyka religijna, prawda? Cyberpunk to już był inny aspekt, cyberpunk i transhumanizm to już był w porządku światowym, prawda? Ale patrzysz na swój świat jako na świat wyjątkowy, bo już trochę tego świata zobaczyłeś. Bo jak to pismo zaczynałeś zakładać, to byłeś w jednym czy dwóch krajach, a teraz już byłeś może w 10, może nie. Ale też jest retrospekcja z jakiejś odległości, z jakiejś wiedzy, z jakimś zapleczami, półką zastawioną książkami Dukaja, Sapkowskiego, prawda? Nowaka, Soboty, Oranusa, Zwietrzmyka, spotkaniami, Fersonami, który zaczął pisać, jakiś budżetowy, zdawał się, że nic nie zrobił, wtedy zaczął robić. Ale i Baranieckiego z nowieniami, i Kochańskiego, i ci nowi teraz, ci z tego, DAP, Popławski i te konkursy kolejne, prawda? I to, co się stało z polskim komiksem, bardzo ciekawe rzeczy. Nie wszystkim się, nie wszystkie obejmuje, nie wszystkie dotyka, bo to już... Ale w każdym razie widzisz raptem, że jesteś, mówię, i bohaterem, i kibica, że coś falą i korkiem na fali, czegoś większego, co nam się przydarzyło, co było oczywiście częścią fantastyki światowej, co było częścią kultury polskiej, co było coraz bardziej znaczącą kultury polskiej. Zwróćcie uwagę, jakie nagrody bierze teraz, po co sięga Wójcowski, po co sięga Dukaj, po co sięga Twardoch, po co sięgnął w trochę innej sferze Sienkiewicz, tutaj ten Małdziejczak, tam. To się po prostu okazało, że myśmy byli pierwszym środowiskiem, które się działy w Niemczech, że myśmy byli środowiskiem, które wypychało najlepszych pośród siebie do innych dziedzin, że oni tam sobie radzili. No, a zaczęło to się od stanu wojennego, po którym wszyscy myśleli, że przegrali życie i że się już nic w życiu ciekawego nie zdarzy. Taki dodatek wojenny, myśmy wydali na 30-lecie stanu wojennego, w 2011 roku, dał nam to na to kasę ENCEK i wstęp do tego kwartalnika był zmieniony, bo
jest, otwiera książkę, to się nazywa Przemoc i Moc. Potem jest rozdział, duży rozdział, i to jest sztafet, tam jest Przemoc i Moc, czyli to, czym był stan wojenny. Potem Fantastyka przez Fantastyką, czyli para bucha uszami. Fantastyka przez Fantastyką, para bucha uszami. Jest fajne zderzenie. Moje z Jackiem Sobotą, nie jedyne w tej książce, ale że się polemizujemy. Zderzenie tego typu, że on mówi, że Lema nie fascynowała rzeczywistość, że on się zmagał z problemem tożsamości, ontologii, epistemologii w sposób uniwersalny. Że jego jakby spojrzenia nie zakłóciła bieżąca rzeczywistość. Tylko, że Lem, jak już nastąpiła cenzura 90 roku, to pisał do swojego tłumacza Kendala, może przedtem tylko tajnie, że jak mu się niektóre rzeczy patrzył w PRL-u, to mu para buchała uszami. Że jak wymyślał tych ludzi, którzy udają, że są robotami w zbrojach. Albo jak opisywał tych ludzi, którzy udawali, że mogą żyć pod wodą, prawda? Jak wystawiają ten, no to mu diabli go brali, bo to była wszystko metafora komunizmu. A ludzie to traktowali, para mu buchała ze złości uszami. Co to na październik? Tak, ale potem okazało się, że Zajdel napisał taką nowelkę, Grek Zielony, gdzie z kolei ludzie udają, że wytwarzają chronofil. Tylko po cichu idą się nazwać, jak nikt nie patrzy, ale z tego, że udają, że obsługują chronofil, to mają zaszczyt i władzę. I że to nie jest takie to proste, że to było takie czyste, naukowe, obiektywne badanie. Nie. To samo. Nie, to było odreagowanie, to był kabaret. To był po prostu kabaret. I to Sobocie wykładam, bo prosimy do siebie listy. Podobnie w sobotę są opowiadania o cenzurze. On patrzył na cenzurę inaczej, ja mu to opowiadanie nie chciałem drukować, ale się pamiętałem po latach, że coś w nim było. I wymieniam na ten temat z nim listy. Jakie było to opowiadanie? Co ja w nim dostrzegłem? Co mnie w nim dotyczyło? On mówi, o co jemu chodziło. I te listy są w książce. Na końcu książki jest rozmowa z Wojnarowskim, do którego posłałem swój list i wiersz. Jak ilustracja, zaczęła ilustracji padać, ja się napatrzyłem tyle koło siebie diabelstwa i wiedziałem o życiorysach kolegów liszczowych. Ja chciałem ilustracji, ja chciałem wiersz o tym, jak się król Klaudiusz, który został zabity przez Hamleta, ma pretensje do ojca Hamleta, że po coś się czepia, po coś, patrz, trucizną i żelazem twój, nasz ród przerwany, boś ty się uparł, żebym ja był zlustrowany. A przecież jakby się nie wtrącał, jakby się uklepało i Leartyzm bawił dziecko Hamleta i oglądaliby przy piwie duńskim mecz o tym. No i okej, myślałem, że znokautowałem ideę przeciwników ilustracji. No to mi Wojnarowski przysłał piękny wiersz o Jago, który kusi tego Otella. Mówi, tu ty kanciara, tu chusteczkę, tu to wszystko, uduś Dezdemonę. Może nie do dzieła, uduś Dezdemonę. Dostałem wiersz zupełnie z drugiej strony. Poetycki, niby propagandowy, ale nie tylko, pokazujący jakieś inne spojrzenie na to. Czemu o tym mówię? Że myśmy fantaści tak rozmawiali w ciągu 35 lat. Że myśmy rozmawiali, że myśmy rzeczywistość modelowali, że myśmy na jej temat kombinowali, że myśmy ze sobą korespondowali. O tym traktuje z kolei tekst Trust Mózgu. Ja mówię, co który pisarz od kogo wziął, żeby wziął. Co który pisarz komuś dał, bo było tak, że dawał. Ludzie pisali do Tadeusza Olszańskiego listy i on im mówił, co i jak. To. Nawet tutaj pisał do Olszańskiego. Więc to słowo o tej społeczności, którą byliśmy. Żeśmy się zmieniali myślami, żeśmy się konsultowali, żeśmy się inspirowali, bo to też tam wyliczam parę słów, co i jak. I to mówię, sztafety, Przemoc i Moc, czyli stan wojenny, Fantastyka przed Fantastyką, sztafety to powiedziałem, różne stany skupienia. Opisuje, jak się redakcje przemieniały. Słuchajcie, zacząłem od tego, że redakcja była gdzieś na służbie Polsce, a teraz jest tak, że nie ma redakcji. Ale było tak, że redakcja była na Mokotowskiej, a Ramus w niej mieszkał i tam był wieczny bal, wieczny party, jak w kinie w latach 1969 roku, prawda? No nie paliśmy marihuany, ale piliśmy piwo. Starzyści grzechotali butelkami pustymi na dół, pełnymi górę. To też się tak działo. Słuchajcie, myśmy mieli 100-150 tysięcy nakładów. Teraz mamy, nie wiem ile, ale wiem, że sprzedajemy 8-9 tysięcy. To jest zapis pewnej przygody, która, nie wiem, czy ma się ku końcowi, ale już jej nie ma. My już się nie spotykamy w redakcji. Ja już nie mogę zaprosić do redakcji Grzeszka Janusza, żeby poznał Tomka Janowskiego, albo Grzeszka Janusza, żeby poznał Krzyszka Gawronkiewicza, co owocowało komiksami
w przypadku Gawrolkiewicza i Janusza wygrywającymi konkursy we Francji, bo tej firmy jako takiej nie ma. Nie ma. Nie ma miejsca. My siedzimy z komputerami w domach. Gdybyśmy siedzieli w redakcji, to musielibyśmy jeździć po mieście, zdzierać buty, musiałby wydawca płacić za miejsce, za komputery, musielibyśmy wracać, on by musiał sprawdzać, czy my jesteśmy, musiałby odganiać ludzi, którzy są się z nami na piwa. A byśmy wolni, swobodni, w środku miasta, Mokotowska, teraz tam metro jest, można przyjść, przespać się, mordę dostać, to za Polską przypomniał w innych dyskusji, ale już tej siostry nie będzie. Następny rozdział to jest pokółki na koniach trojańskich. Otóż, moi drodzy, to jest skomplikowane. Bo fantastyka jest zawsze o czymś innym niż jest, ale coś jest o tym. Czy piszemy, kiedy piszemy o rakietach w kosmosie obcym, to piszemy o rakietach w kosmosie obcym. Ale piszemy o cywilizacji, o lęku przed czymś, co nie musi być obcym, jest własne, ale się pseudonimuje przy pomocy tego. Kiedy piszemy o kosmicznych agresorach, możemy pisać o Związku Radzieckim i o kosmicznych agresorach, i o podboju kulturowym. Fantastyka jest rodzajem wehikułu bardzo pojemnego. Psychicznie wystarczy pomyśleć. Science fiction, technologia. Ale to znaczy również sztuczna historia, sztuczne miasto, żeby przeszedł. Horror znaczy prawo duchowe. Fantasy znaczy tęsknoty, rustykalne czary, rzeczywistość na skinnie palca. To właśnie obsługuje wszystkie sfery naszego życia. Dlatego tak nasi dobrze sobie radzą na terenie głównego nurtu. Jeśli są dobrze tutaj, to są dobrze tam. Więc to jest programowy tekst książki. Nie, to jest pokuwa na koniu trojańskim. To jest ten tekst o spiskach. Natomiast ten tekst o tym, czym jest fantastyka, to jest język pierwszy. Czyli językiem pierwszym, jakim się posługujemy, jest język bajki, baśni. I to wychodzi. Jak się wejdzie w ten legendarny Solaris, to jest bajka o oceanie, który stworzył ludzi. No. Jak się wejdzie w Matrix, to jest bajka o złotym piekle, które wypłynie przez... To bajka jest. No. Gdzie to jest science fiction? I to jest sedno science fiction. Jak się wejdzie Gwiezdne Wojny, to czym ona jest? Jak on to pisał? To jest opisane to ciosem. Właśnie w tym języku pierwszym. Jak on to pisał? Nie, jakby pisał, to wydłubywał z ziemi tors wielkiego giganta, uklejonego w czasach prehistorycznych. Docieramy do struktur mitycznych, do struktur mitologicznych, używamy języka wyobraźni, języka kabaretu, to jeden diabeł, jeszcze do tego dochodzi postmodernizm. Nie uprawiamy science fiction, uprawiamy literaturę wyobraźni, która istniała zawsze. Najbardziej sztandarowe dzieła science fiction odsłaniają się jako dzieła podszyte bajką, właśnie jako zrobione na tej strukturze, jako zmuszające nas do myślenia w sposób nierzeczywisty, który strasznie kontaktuje je z naszymi marzeniami, z naszymi strachami, z naszymi również odkryciami, bo to też w te obszary wchodzi. I ten język pierwszy, częściowy tekst, którego zastanawiałem się też, ponieważ szukałem tego rodu w bajce, ja ten speech wygłaszałem tutaj chyba rok temu, wygłaszałem go na Pyrkonie, powiedzieli, że jest mętny, bo ja wtedy szukałem jeszcze sposobu powiedzenia tego. Tu chyba to powiedziałem składnie i dobrze. Zastanawiam się nad żywotem bajkopisarzy. Wziąłem Ezopa, Smifta i jeszcze kogoś, mniejszy z tym, może Andersen. To wszyscy byli przerażająco poważni ludzie. To byli bardzo ciężko, niezwykle doświadczeni faceci. To nie pisały panie przy kawie i porcelanowym talerzyku z konfiturami śniowymi. Piszali ludzie głęboko dotknięci życiem, rozumiejący je i walczący z nim. Te bajki, które leżą u podstaw naszej kultury, nie są dziełem piękna duchu. W tym sensie też jest coś po trzecim tym. Dobra, język pierwszy o bajce, fantastyka alternatywna i wrogowie. Słuchajcie, niemożliwa była fantastyka alternatywna przed 1950 rokiem. Punktem omega naszej historii było to, że jesteśmy pod Związkiem Radzieckim, jest nareszcie docelowym punktem szczęśliwości. No to wiadomo, że byliśmy krajem podbitym, byliśmy zniechcącony. I pierwsze, co się zaczęło, to odkręcanie tego. Jest taka słynna nowela Pietruchy, Lepsza przeszłość. Ona się okazała po czerwcu, ale jeszcze w 1989 roku. Lepsza przeszłość to jest tak, że jest willa, w której jest Piłsudski. I ktoś tę willę oblega. Kto? To są agenci carscy, temporalni. Po co? No chcą go wychodzić, żeby było niepodległej Polski. Ale ktoś im dobrze popięta. A kto? A to polscy agenci temporalni, którzy chcą przeszkodzić carskim agentom temporalnym. No kto by taką nowelę wydrukował przed 1989 rokiem? No, paryska kultura. Jakby ją dostała? Jakby,
Jakby ktoś na to wpadł, zrozumcie, cenzura zło. Ale to jest tak, że przychodzi wolność i przychodzą człowiekowi do głowy z radości wolnościowe pomysły. Przedtem nie. Fantastyczna alternatywa. Wygraliśmy z Rosjanami. Wojna światowa się dobrze skończyła. Poszliśmy na Rosję. Powstanie styczniowe żeśmy zbierali. Nareszcie można myśleć o Polsce tutaj bez cenzury. To jest to, czego nie można było wymyślić w 1982 roku. Bo jak można było wymyślić w całym roku stanie wojennym wolność? A w 1975 roku Wojciechowski, Wysokie Pokoje, to jest nieodwrócenie świata. Ale wiesz, Piotrze, wiesz, chodzi o to, że... I teraz co się dzieje? Dzieci, okazuje się to, że na tą alternatywną fantastykę ktoś napada. Jakiś Polak pisze literaturę do Polski, polska literatura, do tygodnika, za miesięcznika polskiego w języku dla Rosjan, donosi im, że się Polakom coś, jakieś ksenofobie, jakieś ambicje, jakieś tu po niemiecku, pan Czemiński, do niemieckiej gazety, że się Polakom coś, no, zupełna paranoja, zdrada na kółkach, fantastyk alternatywny jako wyraz pragnień, dwóch tłumionych marzeń, refleksji polskiej młodej inteligencji myślącej. Polscy publicyści donoszą niemieckim i rosyjskim czytelnikom w ich językach, że niepokój panuje w Warszawie. Jest to oczywiście obrzydliwe i tekst Fantastyka Alternatywna i jej wrogowie napisałem, mówię, do gazety innej, wziąłem u Fronda. Tytuł, skąd się wziął tytuł? To jest parafraza tytułu tego. No, jak to jest weryfikatorem prawdy naukowej? Ten. Popera, Fantastyka, tu, Społeczeństwo Otwarte i jego wrogowie. To jest tam Hegel, Marx, Nietzsche, czy kto to, nie pamiętam dokładnie. Społeczeństwo Otwarte i jego wrogowie. Fantastyka alternatywna i jego wrogowie. To jest lotu ptaka, widać, że powstała fantastyka alternatywna, że się Polska świadomie zmieniła, ale w polskiej świadomości niefantastycznej zjawiają się ludzie, którzy uważają, że się nie powinno marzyć. Żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń. Kto to tak powie? No oprócz tego są heretycy i religianci w Polsce religijnej. Między rycerzem, demonem i papugą zmiażdżenie adwokata, który napisał idiotyczną recenzję z filmu Adwokat Diabła, którego nie zrozumiał, właśnie nie chciał zrozumieć. Palicze Tylema. Bardzo ciekawą książkę się ukazała pani Agnieszki Gajewskiej o książce o Lemie, ukazująca żydowskie korzenie jego przerażenia i żydowskie korzenie jego wizji świata. Żydowskie w tym sensie, że przerażonego okupacją. Zobaczył, co się dzieje. Jego teoria przypadku, jak patrzył, jak przypadkiem mógł widzieć człowiek, jest zakorzeniona w tamtym doświadczeniu, w tamtym strachu. Ona to o tym pisze, ja tę jej książkę analizuję, też trochę polemizuję z jej hobbickie gadanie. To troszkę przerażające chwilami korespondencja Tolkiena, który powiem, troszczy się, żeby się Germanom po wojnie krzywda nie stała, bo to bardzo ciekawa rasa. Mniej się zajmuje Słowianami. Dlaczego zajmę z królem, to wiadomo. Jest jeden Geralt, polemika z tymi, którzy uważają, że przykład Sapkowskiego na inne media poszerza go. Nie poszerza go i troszkę dezawuuje w oczach czytelników, czy jak zobaczą skan z gry na okładce książki, mogą podejrzewać, że jest to tak zwana nowelizacja. A nie. Niesamowity Dick. Ja chyba bezwiednie dałem jeszcze raz ten sam tytuł. To jest recenzja książki, strony psychiatrycznej bardzo Dicka i fantazji z płonącej sterówki. To jest jedyny tekst powtórzony z Zielonych Mał. Jest to opowieść o tym, jak choroby mózgu mogą stać za, być punktem wyjścia do różnych fantastycznych wyobrażeń. W książce jest to zilustrowane paroma zdjęciami mojej autystycznej wnuczki. Tam one są wzruszające. Na zdjęciu moja wnuczka siedzi na tle akwarium z wielką rybą. Wygląda, że tak rozmawia z tą rybą przy pomocy jaźni, jak w opowiadaniu Cortazera aksolot rozmawiał z aksolotem. Jest tu moja wnuczka w Muzeum Nauki. Jeszcze gdzieś. Jak ktoś ma autystyczne dziecko albo w rodzinie, to dowie się tej książki, że warto go tam prowadzić, bo to dziecko tam ma wyraz zainteresowania, a nie gwałtowania. No i to tak, z trochę dopowiedziałem, w koniach trojańskich różne sposoby, różne rodzaje treści wkładane na fantastykę. Dlaczego kukułka, dlaczego koń trojański? Chyba gość się nazywa Van Dries czy coś, szwajcarski badacz, napisał książkę Intrygę. I powiedział, że zawsze jest tak, że kukułka chce zmusić, żeby ktoś wysiedział jej jaja,
I zawsze jest tak, że ktoś się schowa w kinder niespodziance albo w innej niespodziance, żeby oszukać i żeby niespodzianka była pułapką. I to jest koń trojański. I że na tym polega nasz los na ziemi, że ktoś chce wziąć czyjąś własność, albo ktoś chce zrobić coś na czyjąś zgubę, poczuwając się kogoś innego. No i fantastyka takie jakby spiski deszyfruje, albo szyfruje, albo alegoryzuje. Trzeci rozdział to jest fantastyka nowego milenium. I tutaj są bardzo dwa czy trzy fajne takie antropologiczne eseje o kinie. Jest analiza rosyjskiego filmu 1912 i starszych stosunków z Rosją, jak oni ściągają Sienkiewicza i Sapkowskiego i nie mogą się z sobą i nami dogadać. Też ten tekst nie powstał za wolności. Muszę spisze jako scenarzyście o bardzo dla mnie ciekawy, same cytaty to jest rozkosz i przerażenie. Jak młodzi ludzie piszą o kinie? Okazała się książka Kinomitografia nowego milenium. Ja wziąłem z nadzieją, że dotknę fenomenu jakiejś nowej inteligencji, nowej ze spojrzenia, a zastanawiam się z nieznośnym żargonem ludzi, którzy czytają pressbooki i nie wychodzą poza poziom sloganów, jeśli nie reklamowych. No to niestety, przepraszam, bo niektórzy mówią, to tych sloganów nowych wiar genderowych, feministycznych czy jakichś innych, i że chłopcy są spłamszeni taką energią kobiet. Widać wyraźnie, że kobiety się lepiej czują w tej sytuacji. Pewnie nie wszystkie, ale no tak jest. Może jak starszy czasu przeczytam parę sformułowań, jakich one używają, bo to jest samo demaskujące się myśl krytyczna. Ciecha intelektualistki, żurnaliści. Kto Państwo słyszał o tej historii, jak mnie spuścili na pokaz Gwiezdnych Wojen? Bo o tym było trochę szumu. Kto to pamięta? Więc opisuję ten przypadek, ale opisuję kilka innych podobnych przypadków i w ogóle piszę o tym, jakie są stosunki kiniarzy z dziennikarzami. Jakie są stosunki, historia, no, dla mnie, to jest 7-letnia. Historia pokazów prasowych. To z tego wychodzi pewna komunikat kulturowy, antropologiczny, jak to chce. Seriale. Porównuję serial World, ten o tym. Tak jest. I Czech z Wielkiego Zamku. Jeden cenię bardzo wysoko, drugi bardzo nisko. Kino z papieru się zastanawiam nad tym, czemu komiks jest w trzecie. Komiks, sztuka ułomna, mała, nieefektywna, nie dysponuje wieloma środkami. Czemu kino, sztuka pełną gębą, absolutnie kompletna, czemu kino naśladuje komiks? Odpowiadam to. Czemu sztuka niższa grzeje się, to wyższa grzeje się przy palenisku sztuki niższej? Odpowiadam na to pytanie. I to jest kino z papieru. I potem jest Gawron i duża dyskusja o rysownikach i scenarzystach. Jak powstaje rysunek komiksowy, jak powstaje historia komiksowa, jaka to jest zabawa, jak to jest poza regułami. Ale jak rozmawiałem ze Skarżyńskim, jak robił z Hasem, rękopis znaleziony w Saragosie, to tak samo był. To jest bawienie się ludzi pewnym tworzywem. Więc tutaj ten zapis tej zabawy przez najlepszego scenarzystę, myślę o Gawronkiewiczu, nie sobie, o Grzesiu Januszu. O grach w sztuce rynku, bardzo długa dyskusja z Tomaszem Gnatem z Uniwersytetu Śląskiego o tym, jak się uczy gier. Już się gier uczy. Bardzo długa dyskusja z nim, do której przez rok, przez miesiąc Emil Szeszewski i Waldek Jaśkiewicz układaliśmy pytania. I on tam oczywiście napisał to, co byśmy nie napisali. Nie wierzę w orgazm w chmurze, to jest wywiad, jakiego ja udzieliłem w Frondzie na temat transhumanizmu. Bardzo się do niego długo przygotowywałem. Między innymi czytałem sieć, coś tam przeczytałem w liczbie książki. No i przeczytałem, to mówię na porządku, długi tekst Karoliny Cisowskiej o transhumanizmie do ostatniego albo przedostatniego numeru czasu fantastyki. No i ostatnio to sam musiałem ten tekst napisać. Rozmowa o radiu. Czy było radio w naszym życiu? Potrzebowało takiej dyskusji BCK. Ja się rozdzieliłem na 70-latka, 50-latka, 40-latka i spróbowałem, bo pamiętam, że radio było czymś ważnym kiedyś. Ja pamiętam, kiedy nie było telewizji. Było tylko radio. No i książę. I ostatni rozdział, czy nie przedostatni. Czytać czy pisać? Pisać to jest pomysł Claudii Heinz na temat jednego spotkania. Norkona. Nie, Pyrkon.
No i zastanowiłem się nad tym. Napisałem ten transferietto. To chyba był jedyny z tych fantazji jednoczęściowych. Bo jest nad czym, o czym powiedzieć. Tym tutaj przypisać tej chęci zachowania za wszelką cenę niezależności, żeby nie być oskarżanym, że się od kogoś coś wzięło, że jest zupełnie samowystarczalnym, to jest trochę grzeszne. Ponieważ nikt nie jest samowystarczalny. Ponieważ jesteśmy sobą tych czasów, które przeczytaliśmy. I lepiej oddać komuś hołd, wyrazić wdzięczność, niż znać za wszelką cenę kogoś, kto nic nikomu nie zawdzięcza. Takich nie ma. Takich nie ma, takich nie ma, takich nie ma. Ja w tym treście mózgów wyliczam paru swoich, to się mówi, wierzycieli, tak? Którzy mi coś tam... Trust mózgów właśnie. Głuchy saper, ślepy snajper. Słuchajcie, brałem udział w kilkunastu literackich awanturach, w kilku literackich wojnach. Tak jak tam badałem powody, dla których komiks może czegoś nauczyć kino, tak tu bardzo dam powody, dla których redaktorzy, ale i czytelnicy, ale i koledzy, autora się mylą. Dlaczego dobre utwory, dlaczego utwory, które zostaną później czy przez innych ocenione wysoko, dlaczego są odbierane źle? To jest, to może tak jak się bada przyczyny katastrofy albo przyczyny kraks, się poprawia drogi i samochody, tak bada, można badać przyczyny pomyłek redaktorów i czytelnicy. Więc ja się nad tym zastanawiam i później dochodzę do ciekawych wniosków. Cezor, twój brat. To jest opowieść chyba w dwóch czy trzech odcinkach. Na czym to polega, jak ja to odbierałem, jakich cenzorów spotkałem, jakich cenzorów moi koledzy spotkali, jak to w ogóle wygląda, jaka jest mechanika tego. Pisząc ten tekst, przypomniałem sobie wspaniałą historię, ja wam opowiem zaraz. Parokrotnie w Politechniku, w gazecie mojej młodości, tutaj się nie powiem, że wszystkiego nauczyłem, bo wszystko to wiem teraz. Z Politechniki się rozstałem. Przychodził rysunek, który polegał na tym, że była wielka strzałka, taka, wypełniona strzałkami kierowanymi do drugiej strony. Bez pokrycia. Ten rysunek zajmowała co ja był inny rysunek, bo wielkie tak, wypełnione malutkimi nie. I ten rysunek bezbłędny. Czyli to była, bo to Marek się zastanawiał nad tym, co ludzie wiedzą, czy nie wiedzą, czy jedni mówią ściema, inni mówią ta mowa, że tak jak ci młodzi dzisiaj się bronią przed tym, co ich naciska i potrafią to obezwładnić, odepchnąć, ośmieszyć jakimś słowem, tak ta drętwa mowa, była próba nazwania tej sytuacji. To cenzor wiedział, o co chodzi. Cenzor, żeby zdjął jakąś rzecz, musi mieć na nią albo zapis, albo ją zrozumieć. Nie było zapisu. Skreślajcie kartki, strzałki z lewo, małymi z prawo. Nie było zapisu. Nie, on wiedział, że to jest wyznanie, ocena sytuacji. I on to musiał wycisnąć. Tak, ocena zrozu. Tak? Cezor twój brat. Czytać czy pisać, to mówiłem. Spadkobiercy uzurpatorzy. To się zastanawiam nad tym tomem, w którym młodzi ludzie zadedykowali Lemowi i napisali tam opowiadania w stylu Lema. Ja to mam za działanie pośrednio poronne. Między innymi dlatego poronne, że oni nie doświadczyli tego lęku żydowskiego we Lwowie. Nie siedzą w jego, sądzą go po pozorach, biorą go po rekwizytach. Nie byli w jego jaźni. Jego sceptycyzm, jego teoria przypadku są innego rodzaju niż intelektualne. To w innym miejscu ten twój spór z sobotą. Czy Lem jest, bada pojęcia, czy Lem daje opus emocji. Moja teoria, że daje emocje. Radość cudownie odzyskanej przedburza peryskopy raptularze cięcia kontynuacji. Jest recenzja książki Przedburza, o której mamy mówić za 20 minut. Antologii tutaj paru fajnych, ale nie wszyscy wielcy autorzy, może mniejszy, wzięli udział. Były te antologie, no bo nie wystąpiłem, bo napisałem do niej wiersze. Radość cudownie odzyskanej wieloznaczności. Długa dyskusja paru facetów. Natomiast wspaniałej książki Mieszka Winarowskiego, Pióra, czyli sekretna historia literatury polskiej. Kto to czytał? Pióra, czyli sekretna historia literatury polskiej. Zbigniew Wojnarowski. Kto to czytał? Znaczy, genialna książka złożona z kilkunastu opowiadań, które tak jakby naśladowały kilka rozdziałów, wszystkie rozdziały historii literatury polskiej. I romantyzm, i barok,
i średniowiecze i pozycje. Trzy fantastyki były chyba ze dwa fragmenty. Dokładnie, były dwa czy trzy opowiadania. Słuchajcie, to jest genialna książka. Ecek ją wydał w jakiejś śladowej ilości, w ostatniej chwili. Tę książkę trzeba szybko wnowić. Wysłałem jeden egzemplarz, bo miałem dwa. Jeden egzemplarz Michałowi Setarowskiemu, czy Pawłowi Majce, a Majce i Piotrkowi Murskiemu, temu młodemu, wysłałem PDF-y. I zrobiliśmy korespondencję, ja zrobiłem taki traf dyskusji. Oni wpisali to po swojej wypowiedzi, potem jeszcze, ja zostałem przekonany jeszcze. Radość cudownie odzyskanej znaczności. Jest to książka heretycka w tym sensie, że nie jest ortodoksyjna, a nie, że jest straszna albo brzydna. Jest to książka rodzająca wyzwania, jest to książka przemalownicza. No my próbujemy nazwać, co z niej wynika. Musi się domagać wznowienia tej książki, musi się do niej dotrzeć. Czytać czy pisać? No. Pisać takie książki i czytać takie książki, jak poprzedni jego był Miraż. Też rewelacyjna historia, ale tak skupiona na jednym okresie, bardziej. A ta jest po prostu przekrojem przez Polskę, jazdą. Właśnie macie parodię powieści sensacyjnej, macie parodię powieści młodopolskiej, parodię. Parodię to słowo jest nieznaczne. Macie opowiadanie żywiące się tą konwencją, parodujące tą konwencję, robiące to, jest też tortura internetowa w tym wszystkim. Jest jego los gościa zamkniętego w mieszkaniu, on jest paryzowany, nie wychodzi z domu. A ta jego poza jest przebarwna. Przemigotliwa. No to o tej książce w rozdziale czytać i pisać dyskutuje paru facetów, którzy ją naprawdę przeczytali i wzięli udział w tej dyskusji, bo byli zachwyceni. I to jest jeszcze jeden przykład tego, co nasz ruch może wydać. Nasz gatunek, nasza formacja w Polsce dzisiaj. Dobra. Vox Populi, czyli nie tylko o wyższości. Są tutaj te różne krótsze teksty, zwane kreologii, naszej korektorki. Edmunda Buka-Lipińskiego też. Słuchajcie, gdybyście strasznie chcieli, jak się podejmiecie zbiorowo, że wszyscy kupicie książkę, to wam przeczytam, spokojnie, mój ten tren, nie, trzeba chwalić kolegów. Mój tren króla Klaudiusza z Wrocław powiedziałem, prawda? Bo ktoś się uparł, bym ja został kontrowany. I na co nam to wszystko? Nie obaczysz wnuka, mądry dziadek Poloniusz, chłuchałby i dmuchał, na to dzieci oferi. Wuj Laertes słodki, znosiłby mu słodycze, nie szczędził przychodzi. Zaś ze szwagrem Hamletem, miast wywijać mieczem, przy świetnym piwie duńskim oglądałby mecze. To jest ta polemika, to jest parodia tego, jakby ten, który powinien zostać zrejestrowany, się bronił. O głupi straszny duchu, gdybyś cicho siedział, nigdy by się o niczym Hamlet nie dowiedział. A teraz Wojnarowski replikuje tak. Patrz koronka kanałów, patrz kościołów lasy. Patrz jak wody laguny myją perłę krasy. Czy rządzisz, że to miasto nie tonie w błocie, gdy fundament zbudujesz mu na kurwy znaczy? Na co czekasz od tego? Buduj lepsze lustro. Twórz potęgę Wenecji, lecz najpierw ją zlustruj. Dezdemonę tworzone, co z swych grzechów teczkę, skryła własnym podpisem skarbioną chusteczkę. Ten monogram, jak pięknie i żywot piękny, to ktoś go wyszył, wszak tajna służba nie haftuje. Kasia ma jasne oczy, ty skóry jak chemo. Ona diabła pod kiecką, a ja mam co trzeba. By Wenecję w opałach, Wenecję w agonii i ciebie biedny małże od zguby uchronić, więc nim wody w kanałach zbyt wiele upłynie, do dzieła, lustro i babę. Zrób swoje życie. Ja jestem dumny, że należy do takiego środowiska, to się w ten sposób komunikuje. I ma do tego narzędzia. W tej książce się pojawia przywoływany jako bohater, autorytet, między innymi autor tezy, że fantastyka spiskowa jest. To jest jej sednem spiski. Lech Jędźwiek. Jest paru innych kolegów, których przywołuje. Jest 300 zdjęć ludzi z różnych czasów. Jest błędnie podpisane zdjęcie na końcu, zrobię Pawła Jurijego Krześka, podpisane jest inne nazwisko, ale to tylko pierwsze 60 egzemplarzy. Następne będą podpisane właściwie. Jeśli Państwo będziecie tę książkę zamawiać, kupować, czytać i polecać. Jak powiedziałem, spora część tego materiału to są rzeczy napisane w ciągu ostatnich 4 lat, właśnie jako retrospekcja, jako spojrzenia starszego pana na całość. Powiedziałem, napisałem, który zna puenty. Spokojnie, puenty to nikt nie zna. To się zobaczy, jak są puenty. Ale, no i muszę powiedzieć, że jest to opowieść księcia lekko podupadłego.
państewka, ponieważ miało się gdzieś nakłady 100 tysięcy, a teraz się ich nie ma. A teraz się ich nie ma. Co pozycjonuje mnie trochę niżej niż ty. Nie, no, ja wiem. Myśmy się zastanawiali tutaj na spotkaniu z Markiem, jak długo przetrwa słowo ściema. To 35 lat to nie jest mało. Przetrwa tyle, może przetrwa. Zobaczymy. No i mówię, to jest, ja to sam pisałem tę notkę na końcu. Ona mi nie wyszła tak świetnie jak na okładach tych pierwszych, ale napisałem tutaj coś, co jest autocharakterystyką i przeszacowaniem siebie. Z wnikliwością krytyka i nostalgią uczestnika. Przedstawiaj, no z wnikliwością, jakby było stać, a z nostalgią nie kłamano. Marek jest częścią tej nostalgii, Marka poznałem oczywiście przez fantastyką, jako kierownika działu Politechnika Gliwice. Marek Oramus był kierownikiem tego samego działu, czy coś innego, prawda? Mirek Kowalski, który wydaje fantastykę, to jest Politechnika, tam go poznałem. Nawet kiedyś mi uważał za mistrza, potem uważał, że już jest lepszy. Maciek, który był razem rektorem naczelnym Politechnika? Tak, to już krótko. Na 16 miesięcy, 16 numerów Solidarnościowych. Ucięło. Miało być 2 lata, 64 numery. No w każdym razie trochę o Politechniku jest. O tym, czym byliśmy, jak się identyfikowaliśmy, jak... Tak jest śmieszne, bo nie wiedziałem, jak to opisać. Ja w tym Politechniku, ojciec rozpatrzył, że nie jestem inżynierem, bardzo ważne, że jestem szczęśliwy, troszkę się uspokoił. Miałem 3 miesiące wakacji, jestem 2 jako pracownik Instytutu Górskiego, a na początku tak, o co tu chodzi, o co tu chodzi? Bolszewicki pisałem, bo rzucali je z górnych piętr auli gmachów Nowego Politechniki Warszawskiej. A moi koledzy, to właśnie, bo ojciec był robity, to te numery zbierali i podpalali. I to mój syn w tym pisze. Ale pisze też, bo inne pismo, inny komunizm. I się udało jakby przechwycić te agendy. To ciekawy problem, efekt, zjawisko, ciekawe zjawisko PRL-u. PRL wierzył w potęgę robotnika, przynajmniej na początku, przynajmniej częściowo. Jakoś stworzył robotnika przez kapitalizm. Znaczy, robotnik obalił komunizm, przez kapitalizm, który robotnika obalił. Ale były te agendy różne, kulturalne. To nawet pod SSP były te obozy studenckie w Soczewce. Były teatry otwartego, festiwale. Były festiwale studentów szkół artystycznych, były festiwale teatrów studenckich, były pieczęci studenckie. Tam się ludzie poznawało, tam się człowiek zarażał jakimś rodzajem buntu i wiedzy, tam dobrze okupli. Była prasa studencka, ministrem oświaty natychmiast dałby każdej uczelni pismo studenckie. Niech tam to robią, niech się kotłują, niech myślą, niech to się kręci. Tam się zawiązują przyjaźnie, ludzie się uczą odpowiedzialności społecznej. Z tego Politechnika wyszło parę wielkich piór dziennikarzy, parę sław. Wam się może kojarzyć Wodek Kalisty, pisze o sztuce w Gazecie Wyborczej. Witek Pawłowski to jest wicenaczelny polityki. No, my z Oramusem na innej niwie dziennikarskiej się udzielali. I to, ta historia formacji, ona jest trochę zapisana właśnie w tym, co jest fantastyka przez fantastykę. A potem ten ruch, który założył Wójcik, to czasem piszą, że był agentem Kapusiem, ale był w nim demoniczna i kreatywna. On coś stworzył, on coś rozkręcił. Jak powstała fantastyka, to ja do pierwszych numerów opowiadania brałem z tych maszynopisów spotkań przez stworza, które okazało się rok czy dwa później. To miałem to od niego. No. A kiedy przestał być? Stan wojenny go zatrzasnął. Chyba go odwiesili po paru latach i padł, rozkraszył się chyba przed 90 rokiem. Nawet nie ma porządnych notek w internecie. Nie jest to do komentowane. Ale to są ciekawe, wiecie co, tak sobie powiedzmy, gdyby to nawet nic nie było ciekawego w tym sensie, że nic nie powinno dać światu, to przecież opowieść o jakimś rybaku dostaje Nobla, opowieść o jakimś
generał Latynoski dostaje Nobla. Po prostu wystarczy dobrze powiedzieć w historii jakiegoś środowiska, jakiejś grupy ludzi, dać prawdę ich, na, ich marzeniom, ich działaniom, ich aktywności, to to jest zajęcie. Ja mam wrażenie, że zajmuję się kimś niepośrednim mimo wszystko. To znaczy tymi ludźmi w Politechnikach, którzy przeszli do fantastyki, co fantastyka zrobiła z nimi, a potem bez nich, bo przeszli następni. Ja mam jeszcze jedną rzecz. Chodzi za mną jeszcze jedna książka. To byłaby robota. Tej robocie nie chcę mi za darmo. Ta książka jest na razie powie za darmo. Bo za tamte małpy miałem kasę od NEC-u. Bardzo przyzwoitą kasę. A za to tyle sprzedam. A sprzedam niewiele. Ile sprzedam? 100? 200 egzemplarzy? No to ile zarobię? No mało zarobię. Za tamte miałem bardzo uprzejmie. Za Boże też. Ale z kolei nie można nic nie robić. No. A ja piszę felieton tej fantastyce. To było tak, jak te książki rozbiłem na felietony. Właśnie od początku wiedziałem, że układam następną książkę. Bo miałem wstępną na zamówienie dyrektora NEC-u. Tak teraz też może coś zorganizuję. Coś mi Paweł Majka obiecał, żeby tam było. Myślałem o chronologiczny alfabet moich autorów. To znaczy 1982-1985. I alfabetycznie ułożonych oporów, którzy zostali w tym czasie. I tak piątkami lat, może piątkami lat, że piątkami, bo to było ciekawe rzeczy. Nazwałbym w ten sposób swoje, nazwałbym różne charaktery, różne typy, różne strategie. Znaczy, porządkowałbym tą fantastykę, jej autorów, jej twórców, rodzaj przełomu, jak oni prowadzili, w zupełnie inny sposób. Spadałaby ze mnie konieczność pisania zdań stricte krytycznych, a zostawałyby anegdoty. W anegdotach oczywiście jest ukryta myśl krytyczna, przez krytyczne rozumiem analityczna, poznawcza, interpretacyjna. O, to jest moje. Nie żałujesz, że przestałeś być pisarzem fantastycznym? Co? Nie żałujesz, że przestałeś być pisarzem fabularnym? Słuchaj, jakby we mnie był napęd na 5 burz, to napisałbym 7. A ja jedną pisałem 30 lat. O czym? 23. No, ile ma? 6. Ile można się napisać? No właśnie, zbieram wypowiedzi autorów. Czy lepiej, żeby dla jakości dzieła, żeby autor był głodny, czy żeby się tarzał w kawiorze w trakcie pisania książki? No, człowiek w kawiorze to śmierć. No ale ja metaforycznie kawiorze. Nie, no dobrze mieć. Słuchaj, ważna jest kwestia żony, która nie jojczy. Tylko mówi, że teraz cicho, bo ojciec pracuje. Czyli musi być trochę kawioru. Czyli to nie jest... Bo jak odrobiny kawioru się nie obejdzie. A jako za dużo jest, to że tam mówi, słuchaj, chodźmy na szampana. Czyli według ciebie najlepiej jest, żeby pisarz żył przyzwoicie z leciutką ekstrawagancją. Ja ci powiem, na szczęście moje marzenia o pisarstwie nigdy nie polegały na pieniądzach. Miał fantazję najlepiej. Nie polegały na pieniądzach. Polegały na marzeniu o robieniu czegoś wspaniałego, co mnie zwaliło z nóg w ryku 8-9 lat. Pisać tak jak. A czy autora z fantazją i pomysłami przegłodzić, czy ci podkarmić? Przegłodzić. No właśnie, różne znaczenia. A ja co jest dieta bezglutenowa? Niekoniecznie. Przyznam, że tym się w swoim opasłym dziele nie zajmował. Nie, to zbieram odpowiedzi od pisarzy, zwiążcie wyprzejmą. Nie. A, stop! I Marek, istnieje literacka odpowiedź na to pytanie. Grzesiu Janusz napisał pytanie moje pierwsze dzieło. A tak. To rewelacyjne pytanie. On je napisał, bo on się przyznał pod wpływem tego, że się dowiedział, że Konrad Lewandowski wykłada pisane. Kreatywny. No więc się go to tak rozbawiło, że do innego. I tam jest tak, że jest obóz. Katują tych dzieciaków. Rozumiesz? Jak ktoś coś pieprzy, to chłasta. Jednego na przykład zabijają, rozumiesz? No i dostarczają ich takich krajcowych wrażeń. Ten chłopak prowadzi dziennik. Jedna z myśli tych myśli jest taka. Odkryłem te papierosy i wódka mogła być dobra. No i to było przewrotne, bardzo przewrotne podanie. Moje pierwsze dzieło. I oni tam opisują swe sny, wiesz, takie psychoanalityczne. Makabre. Dobre. Nie będę wymieniał nazwisk, mam sklerozę, ale za czasów PRL-u byli pisarze, którzy mieli talent, a zostali zagłaskani za wcześnie ich
dano, coś takiego bardzo. Takim może, no? W łasce nie. Nie, nie, nie. Tutaj już nasi fantazja. Ale w ten kawę. Nie mam tutaj, nie będę, mogę już sobie przypomnieć. A nasz Polacy fantastyczny, to szczęście? Nasz, tak. Po co tam się robisz? Bokciński? A paszczyk. Ja nie chcę. Bez nazwisk. Chcę na przykład w tym klubie, w tych kawowskich, no. Takich drugich ludzi, którzy mieli niewątpliwie talent, ale ich za wcześnie wyda. Znaczy niektóre były rzeczywiście. Odpowiadając na swoje pytanie, po co pisarze piszą, po to, żeby złapać już uwagę. Nie pytam się, po co piszą. Nie, dobre. Ale to jest odpowiedź. Czy lepiej. Nie, to jest odpowiedź. A. Po co piszą, po to, żeby złapać już uwagę. Czyli bo jej nie mają. A po co czytelnik czyta, żeby złapać już uwagę, bo jej nie ma. I wytrącić pisarza nowego. No więc jest to metoda. No, mam minutę czasu na odpowiedź na pytanie. Co zjesz na obiad? Nie, no nie wiem. A ja byłem na mieście na obiedzie. Wziąłem sobie zupę Krupnik, na mnie na Krupniku. Strasznie. No chleb to dokładnie, oczywiście. Takie cztery pyszne robeczki z dynią.